tej części powiemy sobie parę słów na temat bezpośrednich przygotowań i jeżeli już zakończyłeś sukcesem swoje negocjacje, w tej chwili trzeba by, wypadałoby przygotować się do realizacji zlecenia. I tutaj mamy dwa etapy przygotowań. Po pierwsze przygotowanie sprzętowe, a po drugie rozpoznanie danej miejscówki i jej specyfiki. To są dwa podstawowe i kluczowe czynniki, które pozwolą Ci na skuteczną realizację danego tematu i na fajne zakończenie szczęśliwe, pozyskanie też dobrych referencji, dobrego klienta na stałe, czego Ci życzę. Podstawowa rzecz, którą trzeba przygotować, to zasoby techniczne. Oprócz podstawowych rzeczy, których używasz do latania rekreacyjnego, typu na przykład nie wiem, dwie baterie, brak filtra, jedna karta pamięci, pamiętaj, że trzeba mieć backup. I to dosyć solidny backup, bo podczas realizacji zdarzają się niespodzianki i to takie niespodzianki, o których się nie śniło. Jest szereg czynników, które występują w ramach prawa Murphy'ego i jeżeli na przykład przewidujesz powiedzmy jedną baterię, żeby wylatać, to weź cztery albo przynajmniej minimum trzy. Jeżeli przewidujesz, że będzie to bardzo krótkie zlecenie, weź więcej kart pamięci. Pożycz od kogoś filtry, jeżeli nie masz na przykład filtrów. I wierz mi, że wielokrotnie się tak zdarza, że waham się na przykład, czy wziąć jedną baterię, czy dwie, a biorę wszystko zawsze, ile tylko mogę, tak dużo rzeczy, ale też rzeczy, które wiem, że będą przydatne, czyli mają potencjał do zastosowania, żebyś na miejscu też nie motał się. Jeżeli weźmiesz 50 różnych rzeczy, to pamiętaj, że pod wpływem emocji może ci być bardzo ciężko odnaleźć te właściwe. Dlatego przemyśl sobie, jak będziesz postępował krok po kroku, jak będzie twój proces wyglądał, co to znaczy proces, czyli jak przyjedziesz na miejsce, jak rozłożysz się, w którym miejscu staniesz, czy tam będzie można skalibrować kompas, czy tam nie ma zakłóceń, co jeśli nie będzie można wystartować w tym miejscu. Poznaj też no flying zones, czy nie masz tam ograniczeń, prawda? Jeżeli tak, to trzeba je zdjąć. Jeżeli są, wiadomo, że jeżeli są, to wiadomo, że będziesz miał utrudnienia. Zobacz, czy tam nie ma CTR-u, czy tam nie ma założonej strefy typu roll w danej chwili i tak dalej. Czy są warunki na to, żeby polatać? Zgłoś taki lot, przynajmniej w dron radarze, będzie Ci łatwiej. Następnie rozpoznanie samej specyfiki miejscówki, czyli jak jest położona pod kątem stron świata, kiedy tam jest golden hour i w jakich warunkach to golden hour wygląda. Czyli jak to wygląda ten obiekt podczas golden hour. Jeżeli przygotowujesz rzecz taką, temat bardziej dynamiczny, na przykład wyścig, bieg, temat, nie wiem, kolarski czy samochody, to tutaj już naprawdę jest magia miecza. Trzeba się bardzo mocno przygotować, bo to są bardzo trudne tematy. Jeżeli masz dynamikę taką, że ci obiekt ucieka, prawda? Jeżeli masz obiekt, który nie ucieka, też jest inaczej, bo nie musisz działać aż tak panicznie. Wtedy te warunki raczej są czynnikiem, który nas czasowo ogranicza, bo na przykład, nie wiem, golden hour też nie trwa 5 godzin, tylko na przykład pół godziny, prawda? Więc też rozpoznaj miejscówkę pod kątem stron świata, kiedy najlepiej tam zrobić ujęcia, czy rano, może wcześniej rano, jeżeli masz indywidualną pracę, czy może pod wieczór właśnie, czy o wschodzie słońca, bo na przykład ruch jest najmniejszy, albo jeżeli masz taką elastyczność, czy nie przyjechać tam w niedzielę rano, bo wtedy nikt ci nie będzie przeszkadzał. I pamiętaj o tym, że przygotowując się do zlecenia, weź pod uwagę też ludzi innych. Jeżeli chcesz być sam, może się okazać, że trafisz na 20 gapiów, którzy tak zatrują ci życie, że nie będziesz w stanie skutecznie operować swoim dronem, a może być też tak, że wlecisz w coś tylko dlatego, że ktoś podchodzi non-stop i ci rozprasza. I spotkałem już wielu takich doświadczonych właśnie droniarzy, operatorów dronów, którzy rozwalili swoje maszyny dlatego, że byli grzeczni, uprzejmi i że udzielali odpowiedzi przygodnym gapią, których jest wszędzie mnóstwo i każdy będzie starał się zagadywać do ciebie, jeżeli operujesz dronem i wręcz powinieneś zbudować swoją taką niedostępność. W jaki sposób? Albo rozłożyć zwykłe z Decathlonu taką formę palików piłkarskich, które możesz kupić za 20 zł,
kilka palików albo pożyczyć coś takiego, po to, żeby zbudować pewną formę bariery od ludzi i niedostępność. Pamiętaj, żeby latać jednak w kamizelce. Wiadomo, że przepisy to określają. O przepisach w ogóle nie w tym szkoleniu, tylko w opracowaniu latam legalnie dronem bez świadectwa kwalifikacji. Tam mówiłem o latach ze świadectwem i bez. Natomiast tutaj mówimy o praktycznych rzeczach, które pomogą ci uzyskać pierwsze zlecenia i zrealizować je. Więc pomyśl o tym też, z których ujęć najlepiej to wyjdzie, jeżeli na przykład będziesz miał ruch uliczny w pobliżu. Jak nie zatamować tego ruchu, jak zminimalizować zagrożenia, tak żeby dron ci się nie rozwalił, żeby nie spadł na samochód, żeby ludziom nic nie zrobił. Jeżeli latasz na przykład, no nie wiem, ciężkim dronem typu Inspire, to już możesz zrobić krzywdę ludziom, taką dosyć poważną krzywdę, jeżeli dron spadnie z kilkudziesięciu metrów na nich. Więc nad tym się zastanów. I możesz zrobić też, oczywiście oprócz samej analizy Google Maps, możesz zrobić oblot danego miejsca, miejscówki, zobaczyć, na jakich wysokościach najkorzystniej przedstawia się dany temat, dany obiekt, dane miejsce startu i zrobić sobie już taki hipotetyczny przelot, taki bez twojego obiektu, ale żeby wiedzieć, jak to wyjdzie. Następnie zastanów się nad tym, w jakim klatkarzu będziesz robił ujęcia, w jakiej rozdzielczości. Bo to są istotne sprawy, czy w profilu płaskim życzy sobie klient, bo na przykład będzie mu ktoś montował, będzie mu kolorował i będzie dopasowywał kolory i chce mieć więcej detali i lepszy zakres dynamiczny, czy w zwykłym kolorze, bo to jest mały urząd, nie wiem, albo to jest jakiś, no powiedzmy dom jakiejś pomocy i oni nie chcą wcale nic specjalnego, chcą sobie po prostu na fejsa wrzucić zdjęcie swojego obiektu na stronę tytułową i tyle. Więc tutaj możesz naprawdę mieć bardzo dużą zagwozdkę, bo od osób, które są totalnymi laikami, aż po koneserów, którzy powiedzą ci, no dobra, to strzelamy w klatkarzu 25-4K, ostrość zdejmij taką, zrób płaski profil D-Log M i tutaj się zaczyna jazda i jeszcze zrób mi to w kodeku 265, bo może się okazać, słuchaj, że twój dron tego nie ogarnia, a jak ogarnie dron, to się może okazać, że twoja karta pamięci jest za słaba. Dlatego uzgodnij takie rzeczy wcześniej i sobie przetestuj cały sprzęt, ale także przetestuj to najlepiej na miejscu. I też na przykład takie podstawowe rzeczy jak manewry. Czy zrobisz dany manewr typu odlot od danego miejsca, czy nalot na dane miejsce bez przeszkód. Jakie tam są przeszkody? Czy tam są latarnie? Czy tam są wysokie drzewa? Czy są może linie energetyczne? Zastanów się, czy jest dużo gołębi, ptaków. Czy na przykład nie ma tam linii energetycznych, ale też rzeczy, które mogą wlecieć, na przykład szmaty, śmietnisko w pobliżu. Wydają się też takie kuriozalne sprawy, ale wyobraź sobie, że na przykład, nie wiem, utopisz drona tylko dlatego, że szmata ci wpadła w śmigła. I tak dalej. Albo mewa ci zrzuci drona do oceanu. Więc jeżeli masz takie sytuacje, to zastanów się nad tym, czy nie wziąć drona z ubezpieczeniem, albo czy nie wykupić DJI Care, albo ubezpieczyć drona, jeżeli znajdziesz taką usługę ubezpieczenia. Następnie długość i jakość materiałów, to co mówiłem. Zastanów się, czy twoja karta pamięci wystarczy, czy ty masz odpowiednie zasoby i jak długo będziesz na miejscu, bo potrzebne ci jest przecież picie, jedzenie, jakiś backup, żeby przypilnować sprzęt. Może się okazać, że samemu nie jesteś w stanie ogarnąć danego zlecenia. Będziesz musiał mieć przynajmniej jednego pomocnika do tego, żeby ci przytrzymał sprzęt, przypilnował. Może potrzebny ci będzie jakiś stołeczek turystyczny, krzesełko, fotelik turystyczny, może nawet stolik. To są takie rzeczy. Możesz równie dobrze mieć transmisję na przykład poprzez HDMI i będziesz to robił przez kilka godzin, więc zastanów się nad takimi zasobami, żeby tobie było komfortowo, żeby też nie zmarznąć, żeby się nie przegrzać, żeby się nie odwodnić, żeby poziom cukru ci nie spadł, bo wtedy reakcje są mega opóźnione, nie zrobisz nic z tym materiałem. I to jest cały zakres przygotowań, które są też pomijane. I słuchaj, w dojrzałych społeczeństwach, typu społeczeństwa z północnej Europy, przygotowania stanowią około 30-40% realizacji inwestycji danego tematu, projektu, jakiegokolwiek, więc poświęć na to 3 razy więcej czasu na przygotowania niż ci się wydaje i zabezpiecz takie zasoby i takie możliwości, żeby tobie było najłatwiej. To później sama realizacja pójdzie jak spłatka, a realizację omówimy za chwilę. Więc życzę ci jak najbardziej udanych realizacji. Przejdźmy teraz właśnie do tego tematu.